W poprzednim odcinku uczyliśmy się, jak utworzyć nowy styl wymiarowania, a teraz nauczymy się, w jaki sposób skorzystać z danego stylu wymiarowania w innym rysunku. A zatem otwórzmy sobie nowy rysunek, nowy pusty plik rysunku. Powiedzmy, otworzymy sobie bez szablonu metrycznie i otworzymy pewien obiekt, który będziemy chcieli zwymiarować. Wymiarujemy go domyślnie. Widzimy, że tu jest zupełnie inaczej zwymiarowany, ponieważ jest strzałką oznaczony oraz jest na biało. Chcielibyśmy, żeby był na żółto i znak architektoniczny. Szukamy więc naszego stylu. No niestety w menedżerze stylu wymiarowania nie mamy, więc musimy sobie w jakiś sposób ściągnąć ten styl wymiarowania z naszego rysunku. Zatem wchodzimy do Design Center poprzez kombinację klawiszy Ctrl i 2. I wyszukujemy nasz plik tam, gdzie został zapisany styl wymiarowania. U mnie jest to dysk F. Plik nazywa się DOM, myślnik biuletyn. I szukamy styl wymiarowania. Znajdujemy nasz styl wymiarowania. Wyszukujemy nasz styl 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Dodaj style wymiarowania. Akceptujemy poszczególne alerty. I tutaj możemy już zobaczyć, że znajduje się w bieżących stylach, w aktualnych stylach nasz styl 1. Zamieniamy, ustawiamy na bieżący, zamykamy i już możemy wymiarować już zgodnie z naszymi wymaganiami, czyli styl żółty wymiar łącznie z znakiem architektonicznym i ze strzałką.